dniu dzisiejszym odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa, w której weźmie udział mieszkańcy podlegający pod rejon komisariatu Dąbrowy Białostockiej, czyli mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra oraz Suchowola. Będą poruszone tu tematy krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, którą promujemy. Będziemy ludzi uświadamiać, jak korzystać z aplikacji krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, w jaki sposób mogą sami w domu, korzystając z komputera z dostępem do internetu, zgłaszać problemy, które są w ich rejonie najbardziej krępujące, najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o dzikie wysypiska śmieci, przekraczanie prędkości, osoby spożywające alkohol w miejscach objętym zakazem, każdy z obywateli posiadający komputer z dostępu do internetu może jednorazowo każdego dnia złożyć zawiadomienie, że w tym miejscu, w tych i tych godzinach najczęściej zdarza się takie wykroczenie bądź przestępstwo. Policjanci weryfikują te zagrożenia i później odpowiednio reagują. Taka inicjatywa jest wyjściem policjantów, którzy chcemy być bliżej ludzi, chcemy być aktywni na ich potrzeby, to co oni nam zgłaszają, żeby to był odzew, żebyśmy mogli reagować w odpowiedni sposób, żeby ludzie czuli się bezpiecznie i także dostosowywać się do potrzeb i chęci. Jakie refleksje po dzisiejszym spotkaniu? Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w takim spotkaniu, bo poznaliśmy bardzo dużo pozytywnych stron policji i się dowiedziałam o aplikacji Moja Komenda, o której wcześniej nie wiedziałam, więc myślę, że w sumie to jest przydatne, bo nie trzeba dzwonić na przykład na policję, tylko można po prostu wejść przez aplikację, więc to jest na pewno wygodniejsze i policja rozważy to, co zgłosiliśmy, bo można bardzo dużo się dowiedzieć i zmienić swoje przekonania, bo nie wszyscy mają pozytywne opinie, a jednak polska policja jest w porządku.